Wiesz co? Szybciej to robiłem, bardzo mnie pięty spędziały, wiesz? Wysiadam w Berlinie, staję na peronie i dosłownie nie wiem, co mam zrobić. Autentycznie. No i sobie tak latamy, dobrze nam było. Ja sobie w starym Berlina Charlottenburgu miałem mieszkanko. No i zanim ja się zdążyłem w ogóle odezwać, to już było za późno, bo mi spod wanny wyciągnęli. Nawet nie będę wam mówił, ile, bo by nikt nie uwierzył. Ja się nie patyczkowałem za bardzo wtedy w takich sytuacjach. Generalnie nie byłem nigdy bandytą, bandziorem. Nie należałem do żadnej grupy, ale w sprawach osobistych puszczały mi lejce. I masz 4-8 godzin na opuszczenie kraju, prawda? Wiesz co? Szybciej to robiłem, bardzo mnie pięty spędziały, wiesz? Szybko pojechałem do Warszawy, wziąłem paszport w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności, co było akurat lekko błędem, ale tak, wtedy rozumowałem, pewnie dzisiaj bym tak samo zrobił, tylko troszeczkę konstrukcyjnie inaczej, bo szybciutko pojechałem do Gogo, ale w dzień pojechałem i zostawiłem dla Bolka te 6-300 marek, co miałem jego. Czyli oddali. Oddałem pieniądze, bo miałem jego pieniądze. No i wszystko mi oddali, dlaczego nie? No przy marki nic za marek nie mieli. Broni mi nie oddali urywków, nie oddali tego, samochodu też nie oddali. Mogli zatrzymać, żeby sprawdzić autentyczność. Decydował o tym prokurator. A jeżeli prokurator dostał dychę papieru, to o co ci chodzi? No tak. No to. To się zachował, wiesz, ja wyjeżdżam mając... Słuchaj, dres, kosmetyczkę, 150 marek i kurtkę. Koniec, nic więcej. I paszport, tak. I wyjeżdżam ze wschodniego. To był nocny pociąg. Przejeżdżam bez najmniejszego problemu. Wysiadam w Berlinie, staję na peronie i dosłownie nie wiem, co mam zrobić. Autentycznie. Dosłownie nie wiem, co mam zrobić. Walnąć parę kieszeni i już. Tak? Mogłeś jechać ze mną. Ja wolałem pić. Słuchaj, spojrzałem na rozkład jazdy, co jedzie na najbliżej teraz. I Hamburg. Dobra, ale patrzę, a dziad przede mną piękny wsiada, ładuje się na ten Hamburg, a ja mu chlas łopatę, a pamiętajcie, że doliniarzem to ja byłem średnim, ja byłem tycerem świetnym, co dosłownie, to jest tak jak mandżer na bęklu. No właśnie. Przy okazji bękra, kto to jest? Rzutek ten, co rzuca. Manager ten, co nagania, organizuje grę. Jako niby klient. A tycel na udoliniarzy, u krawców, tyruje. Czyli ustawia hama. W tym byłem mistrzem świata. Mhm. To będzie przy okazji właśnie Niemiec jeszcze. Ale krawcem byłem takim sobie. Parkany dobrze brałem, góra, bo jestem wysoki. Ale doły? Wcale nie byłem rewelacyjny, nie. I wiesz, jak on miał łopatę, to znaczy portfel składany, bo to nie był półskór, taki mały, bo to półskórek, tylko taka łopata, większy. To wcale tak, wiesz, z nogi mu brałem to, ale tak kopnąłem mu walizkę i mi przeszło. Słuchajcie, delikatnie się odbijam. Otwieram, a tam bajka, no 1500 marek, no to ja już żyję przecież. Pamiętajcie, że to są lata 90. Siła nabywcza tego pieniądza zupełnie inna. Początek. A no to teraz to się trzeba szybko urywać, ale trzeba też gdzieś mieszkać. No i do Bremy wyjeżdżam. Ale w Bremie mieszkałem chwilę tylko, bo nie podobało mi się tam, technicznie mi było źle. Jedna berza tylko, znaczy dworzec. Jedna berza tylko, szans za dużych nie mam.
No i co? Berlin z powrotem. I zamieszkałem w tym Berlinie, a jeszcze w międzyczasie spotkałem Czarka, Szalika z Kielc i zacząłem z nim latać. To mistrz doliniarstwa. Puuu, stary. Mistrz świata. Dopóki mu pokazałem. Naprawdę. Ale to wtedy on był daleki od tego. Wtedy był daleki od tego, pił strasznie, ale pił tylko jak strasznie wracał w trasie. Perfekt wszystko było. No i co wiesz, ja mistrz sterowania, on mistrz brania. Jak po masełku. Idealny duet. No. I jak po masełku. Bez przypału, on elegancko, w płaszcz elegancko ubrany zawsze bez. No i sobie tak latamy, dobrze nam było. Ja sobie w starym Berlina Charlottenburgu miałem mieszkanko. No i pewnego razu, a miałem jeden przypał chyba na Berzie, tak. Ale psy tak nie za bardzo potrafiły mi to udowodnić. Nawet przyjechał ten szef od kieszeni berlińskiej, on na Berzie we wschodnim Berlinie, dawnym wschodnim Berlinie urzędował, ale nie bardzo miał co zrobić, no ale byłem notowany. W każdym razie nade mną mieszkał Jug. A kamienica była przebudowana. No i słuchajcie, wpada jak rypo. Ej, na bawejku! Czyli nie ruszać się. Ale ja sobie myślę, no krypo mi do chałupy wjeżdża bez sensu, coś jest nie tak. Miałem kartę pobytową, a ukrywałem się, ale nie ma, przecież nie ma wspólnego komputera w ogóle, Grenzschutzu, żadnego Schengen, nic. Nie ma prawa mnie w ogóle stamtąd wyjąć, więc co oni mogą chcieć ode mnie? No i tu się dzieją dwie rzeczy. Pierwsza, oni szukali Juga, który mieszkał na górze. Tylko, że mieszkanie 3 było obok mnie, ja miałem 5, a on miał 4, bo kamienica była przebudowywana po wojnie. Bo to była piękna studnia. Janek z Kultu mieszkał tam, grający na korgu. W tym samym miejscu. No i zanim ja się zdążyłem w ogóle odezwać, to już było za późno, bo mi spod wanny wyciągnęli. Nawet nie będę wam mówił, ile, bo by nikt nie uwierzył. Po prostu odkładałem pieniądze. Miałem od groma pieniędzy. A że żyłem jeszcze wtedy z rodzicami w jako takiej komitywie. Mówię w jako takiej, bo między nami zgody nigdy nie było. Ani miłości żadnej, ale byłem baranem, bo trzeba było sprowadzać ojca co jakiś czas do Berlina, dawać mu te pieniądze, przez konto wpłacał na moje konto, miałbym wszystkie pieniądze. A tak ja miałem zakitrany, no jak wyjęli już te pieniądze, a jeszcze sprawdzili, że anotowany, no to dziękuję. Marsz do Puchy. No Puchy. Nie byłoby nic w tej piosce... No ale za co? Za co? A skąd ma pan 70 tysięcy marek, 35 tysięcy dolarów, na wtedy tak jakbyś dzisiaj miał 150 tysięcy dolarów i teraz ja mam kartę pobytową, nigdzie nie pracuję, ale nie biorę Arbeitslose ani socjalu, rozumiesz? Dlatego mi wydają tą kartę, bo ja nic od nich nie chcę. Skąd pan ma? Rozumiesz, czym rzecz? Tak jakby dzisiaj ci ktoś znalazł, ty nie pracujesz, nic nie robisz. Masz Mercedesa S-klasy, bo miałem od n***a. W dobrej cenie, ale S-klasy. I proszę ciebie, równowartość dzisiejszych 150 tysięcy dolarów. No skąd pan ma? Niemcy nie zostawiają tego tak. Po prostu cię aresztują, nie będą sobie wyjaśniać dopiero. No i tu się dopiero zaczęła cała historia, bo to, że grzałem tam Puchę na Mabisie, nic z tym szczególnego, ale z nudów. Oczywiście nic innego nie robiłem, tylko trenowałem. No i poszedłem sobie do szkoły. A kogo w szkole spotykam? Marka Cisonia. Siedzi za samochodem. Mało tego. Po skosie do mnie, po gwieździe, siedzi Orzek, Zbyszek O***ski, przywódca buntów czarnego. Starsi widzowie będą kojarzyli. No oczywiście w filmie Bunt, dobrze mówię? W
Film dokumentalny? Nie kojarzę. O buncie w Czarnym, co tam... Zginęło parę ludzi. Tak, dokładnie. I jest Orzech jako przywódca buntów. Tak naprawdę nie on tym buntem dowodził, ale on był twarzą tego buntu. Git w koronie. Z Poznania, przepraszam. Nie! Co ty, to stary degenerat więzienny, zajechaniec. Ze mną siedział w Berlinie, to 32 lata miał zajechane. To jeszcze Orzech siedzi, no i Cisoń. Myśmy tam, ja byłem przecież zdrowy przed wylewem, jeszcze cały czas trenowałem. Wyglądałem jak znak drogowy, dosłownie, no bo nic innego nie robiłem. Jeszcze nie byłem na tyle mądry, że w więzieniu, żeby wpaść na to, że w więzieniu się można uczyć, więc... No to co miałem robić? No, trenowałem. Jak trenowałem, no to Cisoń miał problem, bo samochodziarz z Łodzi, który siedział na moim oddziale, miał awanturę z Turkami. No i ci sami mówi, słuchaj, siedzisz tam, weź mu pomóc, bo oni mu dokończają. Ja mówię, a który to jest? No, mówię, od razu poznasz. Mówi, niski, szczupły. A, no jak niski, szczupły, no to mu dokończają. Oczywiście Turcy nie byli tak zjednoczeni wtedy jak dzisiaj. Dzisiaj Berlin mówi w zasadzie po turecku. Byłem wtedy taki numer odwinął, jaki wtedy, znaczy dzisiaj odwinął taki numer, jaki wtedy odwinąłem, to prawdopodobnie bym nie żył. No ale wiesz, wychodzi cała burta, no to mówię, dobra, siemasz. Mówię, Marek prosił, żeby ci pomóc. Ja mówię, którzy? No mówi, ten, aha, oni idą, wiesz, ja mówię, najwięcej po tyłach głowy wiem, który, dobra. A spacerniaki takie fajne, bo ma abit w kształcie gwiazdy jest. No i między tymi pawilonami, to ładne te spacerniaki, żywopłot, przestrzeżone drzewka, jakieś takie koguty, duży mur. I siedzę, mówię, to nie mam pomysłu na to, co mam zrobić tutaj. Ale następnego dnia wpadłem na pomysł. Wiesz, co zrobiłem? No. Wryżnąłem w łeb najmocniej, jak potrafiłem, największego. I dobrze go akurat trafiłem. Oczywiście bardzo dużo mi głupota klawiszy pomogła. Bo tak, klawisze od razu się na mnie rzucili, przykryli mnie sobą. A jego na nosie zabrali. Ale... Dlaczego mi pomogli? Bo mnie natychmiast przerzucili na inny oddział. Natychmiast. Nie wiadomo, co by było następnego dnia. Zakładam, że nic, no bo jak największy dostał w dziób, no to reszta miała prawo przypuszczać, że to samo może ich spotkać. Choć nigdy nie wiadomo, bo nie zjednoczeni. Ale co się dzieje? Słuchajcie, pakują mnie do celi 3 lata praktycznie nieotwieranej, nieużywanej. I siedzę, normalnie siedzę, tak w miejscu, tak jak teraz. Siedzę dobę. Nic nie robiąc. Bo taki syf w tej serii jest po prostu. Nie, dosłownie nie wiem, od czego mam zacząć. No ale następnego dnia, jak się zacząłem ruszać w tej serii, tak się kurz podniósł. A ja miałem od dzieciaka astmę, która się nigdy nie ujawniała. I nagle się zacząłem dusić. Duszę się. Wybijam klapę. Nieprecyzyjnie klawiszowi tłumaczę, co mi jest. On myślał, że żołądek. Dają mi maloks. Ja maloksy też w Polsce maloksy nie znał. Dzisiaj wszyscy znają, to nikt nie zna. Ten maloks zbiorę, to mnie gówno pomaga, jest coraz gorzej. No i już się zacząłem składać, oni patrzą, że to nie przelewki. No i cyk mnie wieczorem do szpitala. Kładę się w tym szpitalu, leżę sobie. Takie jarzyweczki się tylko małe palą, wiesz? Patrzę z boku i stary dziad leży. Ale patrzę na tę gębę, mówię, ja go skądś znam. No skąd ja mogę go znać, to jest starego dziada? Sąsiad? Nie, no sąsiadkę miałem jedną starszą, to jej zakupy przynosiłem, to ją znam. Co to jest za człowiek? Rano się wiesz, co okazało, kto to był? W życiu byś nie uwierzył. Erich Milke, szef Stasi przez 40 lat w rządzie Honeckera. Przysięgam ci. Oczywiście wszyscy go tam nie lubili. No ja wiem, dlaczego mam, nie wiem, co on mnie zrobił.
A że miałem wypiskę oczywiście odebraną, bo wtedy to był jeden z niewielu przypadków, co w więzieniu miałem pieniądze. Proszę Ciebie, no to zaraz mnie kupił karton Marlboro, czekoladę, kawę. Jak widzicie, kawy i tytoniu od dziecka potrzebuję do życia. I wychodziłem z nim na spacer, znaczy pielęgniarz go prowadził, a ja szedłem z boku. Indywidualne spacery, święty spokój, on w takim kapelusiku, to co, ciągle awantura w sądzie była, ten kapelusz. Bo on się z gestapo kojarzy, wiesz, dosłownie gestapowski kapelusz. I ten kapelusz mu zabierali, jak mu zabierali, to on powiedział, że nie będzie brał udziału w rozprawie, to tam już wycieczka jakiejś pojechała do więzienia, do szpitala po ten kapelusz, żeby się zaczęło. Wszyscy złodzieje wściekli, bo 7 sędziów go, 7 albo 11, nie pamiętam, go sądzi i wszystkie procesy stoją, każdy wściekły, no bo jego proces stoi, no bo pan Milkę nie ma kapelusza, no. No i żeśmy się tak, ja mówiłem wtedy w miarę po niemiecku, w miarę. Ale na tyle, żebyśmy wymieniali podstawowe myśli. I wychodzimy kiedyś na spacer i nie uwierzysz, co się stało. Ale jest to w aktach sprawy jednej, którą możesz sprawdzić, bo dziennikarz, jako dziennikarz masz dostęp do akt. Możesz to sprawdzić dokładnie już. Bo policja to sprawdziła, jedna ze służb to sprawdziła dokładnie tą opowieść. Pielęgniarz prowadzi go na wózku, ja sobie idę z prawej strony, jak zwykle papieroska. A tam nie ma takiego stricte pasa śmierci jak u nas, tylko jest siatka normalna. Normalna, zwykła siatka, że jak kopniesz, to się przewróci. Kawałek przejścia takiego służbowego, wiesz, takiego nagłe przypadki. O, w ten sposób. Nie jest to traktowane jako pas śmierci. I mur. I jedzie wózek, tak podbierak, jak do, wiesz, do beczek z piwem. I wiozą chłopa pospinanego jak lektera, tylko że bez maski. Brudne. I Milka do mnie mówi, spójrz w prawo. Ja się patrzę na niego i pytam, kto to jest. I mijam się z facetem, siatka jest, omijam się tak, w ten sposób. Powiedz mi, kto był najpotężniejszym terrorystą przed Bin Ladenem? Szokol. Carlos Ramirez Sanchez. Widziałem go tak jak ciebie, w takiej odległości. Wyobrażasz to sobie? Sprowadzili szakala na proces Milkego. Bo w tym czasie on był podejrzewany o 40 placówek międzynarodowych, posiadanie 400 placówek terrorystycznych. Uważano wtedy, dzisiaj wiadomo, że to połowa była nieprawdą, ale uważano wtedy, że połowa zamachów, które zleciło Stasi, wykonał szakal na zlecenie Stasi. Wyobrażasz sobie? Potem się oczywiście zorientowałem, po co to zrobiono. Chcieli zobaczyć, czy Milka zareaguje, czy oni wymienią chociaż jedno zdanie. Nic takiego nie nastąpiło. Na sprawie pytają, czy oskarżony rozpoznaje świadka. Na odwrót. W każdym razie obu zapytano to samo. Czy oskarżony rozpoznaje świadka, czy świadek nie, nic takiego. No i dziękuję, odwiedzili szakala do Francji. Ale przez to, że widzisz, siedziałem z szefem Służby Bezpieczeństwa, jedynie najpotężniejszy, bo Stasi było. Jeżeli nie na równi z KGB, no to o piętro niżej. Ale to była najpotężniejsza służba chyba w Europie. To jeszcze zobaczyłem szakala. On tam już miał kilka dożywoć. Oczywiście, jak dzisiaj wiadomo, już niesłusznie tam bym się ożenił ze swoją adwokatką, która kilka spraw odkręciła, odkłamała. No w każdym razie też miałem namiar do Milkego, który po prostu wyrzuciłem. To było bardzo głupie, bo on powiedział, że jak wyjdzie, to jedzie do Honeckera, do Chile. Całuję tego. To była głupota. Pomyśl sobie, co oni tam mieli. No i rzeczywiście Milkego wypuszczono po 3 latach. Nie wykorzystałem tej szansy. Ale to już było. No w każdym razie po tym wszystkim, jak wróciłem już na normalny oddział, była taka sytuacja, że Russell Pershinga uciekli z więzienia,
Zrobił się szum wokół tego. A ja zresztą też po angielsku opuściłem więzienie, ale to jest w ogóle osobny temat. Na razie nie ma się nad nim co rozwodzić. W każdym razie ląduję w Szczecinie i już bym był skłonny jechać do Warszawy, ale coś mnie podkusiło, żeby odwiedzić Świnoujście. Ale tu jestem winien Państwu jeszcze jedną historię. Mieszkając w Berlinie, jeżdżąc co weekend praktycznie do Hamburga, bo tam był Fischmark, już tam się dobrze zarabiało, też chciałem trochę odpocząć, trochę mieć swojego życia. I byłem już tak głupi i bezczelny, bo to inaczej tego nazwać nie można, że podjeżdżałem samochodem swoim w Walbeku blisko Szlabanu. Miałem kartę pobytową w ręku i paszport, będąc poszukiwanym w Polsce. Ale oczywiście Straż Graniczna przez policję nie miała połączenia w ogóle wtedy. Przechodziłem sobie do Świnoujścia. No i tak się składa, że w Międzyzdrojach Zbynek miał apartament, który ja wynajmowałem zaraz jak on wyjeżdżał po sezonie. W tym samym apartamencie żeśmy urzędowali, bo żeśmy się widywali tam zresztą. Co jest osobną opowieścią. A dodatkowo jeszcze byłem na tyle bezczelny, że sobie kupiłem samochód, żeby nie łazić po Świnoujściu albo na taksówki za dużo pieniędzy nie wydawać. To sobie jeździłem samochodem. No i tak poznałem w ten sposób całe towarzystwo świnoujskie, co ma potem niebagatelne znaczenie przy Szczecinie, do którego mam nadzieję, Grzegorz, że powrócimy, bo przypomnijmy widzom, jak się poznaliśmy. Ujął mnie rzetelność twojego materiału szczecińskiego, ale brakuje ci 25%. Ja je mam. Uzupełnimy. Pamiętasz psy? Chemika mam ja. No właśnie. Trzon tej historii, najistotniejsze elementy mam ja. Więc tu poznaję absolutnie wszystkich. No, Sławka Dino, Szweda, Andrzeja Krajewskiego wymieniam nazwisko bezczelnie. Wiem, że chłopiec poszukiwany, zresztą sam go ukryłem za granicą, do tego kiedyś przejdziemy. Baron narkotykowy międzynarodowy. Wymieniam jego nazwisko i życzę, żeby go złapali, bo przez niego bym zginął. To jest osobną historią, do której wrócimy kiedyś. Bo zbyt dużo czasu by było trzeba poświęcić, żeby... Ale on prowadził wtedy dyskotekę Palermo. I tam przyjeżdżali też właśnie z Katowic do liniarze bardzo dobrzy, którzy jeździli do Paryża, za granicę. Bardzo fajne chłopaki. Z długim na czele. Pozdrawiam panów, bo naprawdę się kolegowaliśmy, było bardzo fajnie. Tamtej słuch straciłem, bo wyobraź sobie, że wychodzę kiedyś z dyskoteki, to już z Andrzejem się kolegowałem, z jego żoną, siedzieliśmy w jego loży, wiesz, ja byłem nigdy nie pijący. Jeżeli piłem, to niewiele. I wstaję, już się pożegnałem, wychodzę. To tak jest, z domu jest do rodzinnego podobne wyjście, wiesz. Kamienica stoi to w ten sposób z boku. Wiesz, tu jest ruch. I wychodzę, chcę podejść do samochodu. W tym momencie następuje wybuch, ale tak potężny wybuch, że lecą wszystkie szyby z tego okna. Huk się odbija, ogłusza mnie, do dzisiaj słabo słyszę na lewe ucho. Mało tego, podmuch mnie wywraca, rozumiesz? Przeturlało mnie, samochody poprzesuwało. No przecież w pierwszej chwili myślę, no matko jedyna. No ale no, nic bardziej mylnego, no ktoś by chciał przeprowadzać na mnie zamach. Tym bardziej, że ukrywałem się, wszyscy wiedzieli, że złodziej warszawski, nawet nie wie, że już się ukrywam, to na złodzieja zamach bez sensu. Co się okazało? Wiesz o tym, że to jest wyspa, tak? Możesz tylko płotem przepłynąć albo uciekać do Niemiec. Ale wtedy były kontrole. Tam nie było, że se przeszedłeś, tak? Mówię ci, że jak przechodziłem, to musiałem mieć paszport i kartę pobytową. Wyobraź sobie,
że chłopaki, żeby okraść urząd miasta z paszportów, praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych, tudzież paru innych jeszcze blankietów, spowodowali ten wybuch, żeby ściągnąć wszystkie służby w jedno miejsce. I dopiero opitolili ten i sobie spokojnie wyjechali. Zwykły ładunek był w rogu przy ogrodzeniu założony i akurat tak został zdetonowany, że podmuch poszedł w kamienicę, wybijałem wszystkie szyby, a podmuch mnie przesuwa. No i no co, oczywiście umknąłem raz, dwa stamtąd, no bo przecież wiadomo było, że policjant, ktoś mnie wyliknił, ja jestem święcie przekonany, że jestem poszukiwany. No i to wiesz, wtedy poznałem absolutnie wszystkich w Międzyzdrojach, z Głębiem na czele, do którego wrócimy, to ten, którego masz w materiałach o Szczecinie, co 7 lat siedział z Oczkowymi, poszedł na współpracę, ale nie podpisał dokumentów. Potem się powiesił w hotelu w Kołobrzegu. Samobójstwo w hotelu w Kołobrzegu. No tak, on mówię, miał samobójstwo, w które początkowo ja nie wierzyłem, ale potem uwierzyłem, bo k***a go zabiła na okrutnie. On już był pożeraczem, nie smakoszem. Znam tę chorobę, więc się przestałem dziwić po prostu. Ja to samo. Ale to jest jakby, zawierasz się w wątku, że znam tam po prostu wszystkich. A co mi jeszcze pomaga? W międzyczasie pojawia się tam co jakiś czas ktoś mocny z Warszawy, tak jak Wańka na przykład. Nie wchodź tam, bo to Wańka jest w tym siedzi. Ja mówię, dobrze. Cześć Lesiu. A, cześć Konradzik. I to mnie robi, podwórko tak naprawdę. Tak. Czuję się tam świetnie i tak dalej. No ale, dobra, wróćmy do momentu, kiedy ja się znajduję w Szczecinie. Ja mówię, rany Boga, co ja narobiłem? Tam jestem poszukiwany, tu jestem poszukiwany. Nie, no w ogóle by mi chyba rozum odebrał już do końca. Jadę do Świnoujścia, no a tam miałem takiego bardzo dobrego kolegę, później przyjaciela. Marka Czy, PS Prukwa. Prukwa, myśmy mu nadali taką ksywę. Słuchaj, multimilioner. Ale wyglądał jak mener. Taki wójsiska, wiesz, a jeszcze lubił siedzieć w szałasie, w lesie, w moru. Przepraszam. Gdybyś go zobaczył na ulicy, to byś mu drobne wciskał do ręki, wiesz. A. Ale bardzo bogaty facet, tichwiarz, dobry mój kolega. Jego syn Dawid, czy dostał ksywę Paćmok. Bo wyglądał jak Paćmok, ale też fantastyczny chłopak. To potem o nich będzie. Wiesz, Prukwa mi bardzo pomaga, bo mówi, mać, no rzeczywiście, to znalazłeś się w dziwacznej sytuacji. Jest impreza u Witka B, notabene człowieka, który wywiózł prezydenta Morzejka na taczkach, kiedyś słynna afera w Świnoujściu. I startował na prezydenta, właściciel bazarów dawny. No potem troszeczkę podupadł. No jedziemy do niego na wódkę, tam żeśmy się naprawdę upili. Pogadali, zabiera mnie ze sobą dwa dni później, bo żeśmy następnego dnia strasznie umierali po tym pijaństwie. Zabiera mnie do Szczecina, do swojego przyjaciela babki. Tak musi we miał babka. Nie mylić z tym z filmu Węgi. Akurat z wiek okoliczności się śmiałem. Oczywiście babka mu daliśmy, my ksywę. Nienawidził, jak się tak do niego mówiło, bo to był starszy chłopak, wiesz, stara, zesklerozowana babka. A stara, zesklerozowana babka to nie był kto inny jak Paweł Smolski, ten, który wychował oczka, multimilioner, właściciel tirów, całego szlaku przemytniczego, kontrabandzista, znaca Polska. Poważna figura. No i siedzimy sobie tak u zesklerozowanej starej babki, pijemy koniaczek, bo on lubił koniak tak jak i ja. No to babka mówi, to po kreseczce. No to mnie dwa razy nie trzeba było namawiać, to absolutnie. Oczywiście, że pokreślę. Mówi, to ty jesteś podobno taki mądrala od tych Lombardów. Ja mówię, no,
No tak się złożyło, że drugi Lombard w Warszawie, który był otwarty, to był mój. No mówił Marek, mówił. Więc co mówi to? Może byśmy tu zrobili tak kilka Lombardów. Ja mówię, zaraz Paweł, kilka Lombardów. Ja mówię, no bardzo chętnie, oczywiście, że tak, tylko to bardzo dużo pieniędzy potrzeba, a ja w tej chwili mam zero. Bo taka była prawda, zostało mi wszystko w Niemczech. W Polsce to tylko tyle, że miałem mieszkanie. Miałem na Saskiej Kępie jedną czwartą willi, co sobie kupiłem, no to tam stało. Pod opieką niestety moich rodziców. Mówię niestety, bo zawsze były różnice zdań między nami. I mówię, nie mogę ruchu zrobić. A on mówi, tak? No to chodź. I coś pokażę. Wchodzimy do drugiego pokoju u niego. Będziemy tam, bo to nad zalewem jest w Szczecinie. Ulica Przestrzenna, notabene. Jeździłeś, znasz. Znaczy ulicę znasz, bo miejsca nie znasz. To już wiem na pewno. To ogromny dom z pięknym placem, na którym zaczęto budować motel. Proszę ciebie, sportem własnym. Wiesz, patrzę, barka tam stoi też. Taka barka, statek spacerowy, z barki przerobiony, łódź piękna, motorowa. No i idzie ze mną do drugiego pokoju, otwiera sejf. Nie uwierzyłem, jak zobaczyłem. Około 2 milionów dolarów gotówką. Rozumiesz? Tak postaplowane leżące pieniądze. Mówi, część mam pomysł na to, ale część jest do zagospodarowania. Coś pięknego! Jak to mawiał Grucha? Coś pięknego! No to dobrze. No to cyk. Od razu mi mieszkanie ogarnął. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, bo nie będę się potem do tego wracał. Drugie mieszkanie, które miałem, wiesz, z kim się minąłem? Słyszałeś o takim złodzieju znanym jak Chopin? Nie. O Chopinie nie słyszałeś? A to teraz mnie bardzo zdziwiłeś. Bo to był pionier tak zwanej szpili, na szpilarek. Przychodzi pan z domu towarowego, z marketu, otwiera samochód, patrzy, że o kurwa guma, kładzie saszetkę, zaczyna lewareczek, a ten bo saszeteczkę, cyk. Potężne pieniądze przecież zarobił, to warszawski złodziej, ale znalazł się w Szczecinie, się tak mijałem z nim w chałupach. No to dobrze, jak nie znasz, to osobna historia. Widzowie na pewno znają, bo Chopina trudno nie znać. No więc szybciutko mam w samym centrum przy bramie portowej, ale nie kawiarni brama, nie z tą bramą, tylko brama, rzeczywiście brama portowa. Sam środek miasta, nad KFC, mam mieszkanie, natychmiast startujemy z Lombardami. Pierwsze otwieram, zaraz przy bramie portowej, po drugiej stronie ulicy, w pawilonach pod blokiem. Nie pamiętam już ulicy. To po to lotku miałem. Natychmiast duży sejf, cyk, cyk. A byłem tak z taką dziewczyną związany z Małgosią, miną, zresztą przyjaciółką. Wspominaliśmy, pamiętasz, o orzechu i o buntach, tak? Kto z milicji przyjeżdżał pretraktować sprawę buntów? Generał Staczyk, zgadza się? Generał Staczyk. A to przyjaciółka Gośki Staczykowej, jego córki, tak? To na marginesie mówię, bo on był wcześniej komendantem w Świnoujściu. Dlatego ważna postać jest, wiesz. Po prostu złodzieje znają, on rzeczywiście rozwiązał problem tam. To prawda była. Generał Staczyk rozwiązał problem, to jest prawda. No ale wróćmy do tego, Gośką jestem, wiesz. Otwieramy tam pierwszy Lombard, drugi otwieramy w delikatesach u Pawła G. Nie wspomniałeś nawet o nim w swoim materiale, nie wiedziałeś o jego istnieniu. Właściciel dyskoteki Imperium. Kojarzysz człowieka? Nie. A właśnie. Nie wiedziałeś o nim. Potężny biznesmen, bardzo łebski chłopak, bardzo fajny chłopak. Pozdrawiam cię, Paweł. Znakomicie, bez żadnej dyskusji. Dobra, ile potrzebujesz? Tyle. Dostałem to, co chciałem. Naprzeciwko, bardzo fajny chłopak miał stoisko z kasetami, plakat. Bardzo przytomny.
bo to wiesz, tam się będzie z Majdanem kojarzyła ta cała sytuacja. No proszę ciebie, powstaje tych Lombardów mniej więcej 4, tam Lombard Pawła też jest Lombardem współpracującym, bo Paweł miał swój, rozumiesz, Lombardora. No i proszę ciebie, jak się organizujemy, kto mi wpada w rączki, jak myślisz, zgaduj. A pamiętasz opowieść, po kogo pojechałem z kwiatkiem? Po 17. Jacusia S. Patrzę, jest, ja wiem, co ta menda tutaj robi. Pracuje. Pracuje, on był udziałowcem. Zbajerował Pawła. Pawłowi też był pieniądze winien. Ja wiem, że on zostanie za chwilę do mnie siekierą w pysk. Byłem tak zależany, wiesz, a ja się nie patyczkowałem za bardzo wtedy w takich sytuacjach. Generalnie nie byłem nigdy bandytą, bandziorem, nie należałem do żadnej grupy, ale w sprawach osobistych puszczały mi lejce. No i powiedzmy, ochronili tego 17 przede mną wtedy na zasadzie takiej, że on będzie się rozliczał z płacą. Już płacił, rzeczywiście. Paweł dotrzymał słowa. I wiesz, tutaj stworzyliśmy tą sieć Lombardów, to nam bardzo fajnie szło. Musiałbym bardzo długo wam opowiadać. Tam na taki patent wpadliśmy, jak cesję pensji, wiesz, to przyniosło gigantyczne dochody. Wszystko było naprawdę super do momentu, do kiedy Paweł nie zwariował. Po prostu zaczął już za dużo pić i za dużo ćpać. I teraz przypomnij sobie swój materiał ze Szczecina z tym byłym oficerem CBS-u, wywiad. Pamiętasz go? Mhm. Pamiętasz restaurację parkową, o której on opowiada? Mhm. Pamiętasz, że powiedział, że było strzelane tam? Mhm. Wiesz, co się stało? Paweł miał mały taki pistolecik, atrapę małą. Znaczy nie było atrapa. Tylko miał na naboje od KBKS-u. 7,65, coś takiego. Dokładnie amunicja od KBKS-u. I pojechaliśmy na spotkanie z kimś tam, Paweł był pijany. I siedzi nasz rozmówca. Siedzi nasz rozmówca, Paweł tutaj, ja obok niego i jeszcze Stasiek był to jest ten słynny biznesmen zaginiony, którego kulawy zutylizował. I o tym też opowiem. Mhm. Ale to przy okazji innych zupełnie. No. To był czwarty wspólnik nasz z Lombardów, nas było czterech. Bo oni byli ze Szczecina, też w tej ławie, co zaginęli, tak? Nie jest w Iławie, w Kisielicach. No pod Wiławą w Kisielicach. Tak jest, dokładnie. Dokładnie, to był mój wspólnik, Stanisław B***a, z moich czterech. Paweł Smiecki, ja, Stasiek i Waldek, który dzisiaj jest poszukiwany w Europie, któremu bardzo serdecznie życzę, żeby go złapali, bo przez niego niewiele brakowało. Nie dość, że rodzina mi się rozpadła, to jeszcze bym wylądował na grube lata w więzieniu, więc mam nadzieję, że zostanie złapany, albo mam nadzieję, że ja go złapię któregoś dnia, bo jest za granicą. Ale to osobny temat. No i Pawłowi zaczyna odbijać parma, jest pijany. Coś mu się nie spodobało, co tamten burknął. No i sobie jest starym zwyczajem. Wyjął ten pistolecik, rozbroił go. No to okrągły bęben do tego jest. No nikt mu nie przeszkadza, no bo go straszy ewidentnie, tak? On sobie tak jeden nabój włożył, drugi, trzeci, czwarty, a chyba pięć wchodziło, jak dobrze pamiętam. Zapiął to, naciągnął i na oślep strzelił w ścianę. I wiesz, co się stało? Poleciał rykoszet w ten sposób chłopu kawał, a to był policjant był, kawał mordy mu urwał. To o tą strzelaninę on ci powiedział. To było właśnie to. Pawła za łeb do samochodu. Rozebrany pistolet, naboje rzucone, potem z Sylwkiem przyjeżdżali w śniegu, szukali tych nabojów przecież, bo kicha wybuchła z tego, wiesz. Już zaczęły być takie sytuacje z nim. No i wreszcie, i tutaj, proszę Państwa, tu jest kulminacyjny punkt, który miał w ogóle paść z Szczecina, ale wam powiem jedną rzecz.
z tej całej bandy, bo banda Oczka była sobie, a myśmy byli sobie. Współpracując blisko, bo prałem im pieniądze. Po prostu. Z Rafałem Czarnym dobrze się znałem. To wyjdzie przy okazji tego morderstwa w Poznaniu w agencji, bo nie mogę teraz tego powiedzieć bez sensu. Helczyko. Tak, ale chodzi, wiesz, że rozmiar materiału by był w ogóle nie do ogarnięcia. I wyobraźcie sobie, Czarny, osoba wyklęta przez Szczecin, tak? Ciężki frajer, bo sprzedał Oczka, tak? Ja, wiadomo, bo przejdziemy za chwilę cała historia się wyjaśni, jaka jest prawda ze mną, tak? Gdzie Paweł rzuca na mnie cień podejrzenia, że ja kapuję. To teraz wam zdradzę tajemnicę. To tylko okazało się, że Czarny i ja wtedy nie kapowaliśmy, lecz to konfidenci byli. Dasz wiarę? Uwierzysz w to? Przysięgam ci na życie. Znasz moją wnuczkę, wiesz, że jest największym moim skarbem. Na jej życie ci przysięgam, tylko my we dwóch nie kapowaliśmy. Bo po śmierci Zbigniewskiego przecież wyszło, że to był TW. To nie był informator, tajny współpracownik, rozumiesz? Dlatego wszystkie numery przechodziły. Ale zaczął się gubić. I w tej sytuacji, jak zrobił się bigos, ja mówię, w porządku, rozliczamy się i ja wyjeżdżam. To jest 97 rok. Rzeczywiście, biorę tam swoją wcale nie za dużą część, ale jestem z chłopakami w kontakcie. I tam się zaczęła sprawa z tymi Lombardami pieprzyć, a niezależnie od tego Stasiek z babką mieli przebijanie Mercedesów, tych busów. Wiesz? Stasiek był mistrzem świata w tym. Jak przebił, to już było, to mechanoskopia nie była w stanie wykazać tego. I tam już wcześniej była afera, bo zaczęły te busy wracać po kolei, ludzie zaczęli żądać zwrotów, bo się sypało. Nikt nie mógł dojść, o co chodzi. Oczywiście to pała sprawka była. Wiesz, zrobić zwroty dla pewnie był piekielnie bogaty, a Staśka to zabijało. No bo wiesz, no już oddaj wydane pieniądze, no weź i oddaj. A nie oddasz, no to leżysz do góry kołami, no bo jesteś skazany jako sprzedający, tak? No i w pewnym momencie Staśka zaczął Pawłowi być winien pieniądze, no bo Paweł oddaje za niego, rozumiesz? No pułapka klasyczna po prostu. Ten sam numer, który zrobił Klepak Cechurowi. Ja będę pretraktował z porywaczami. No i sam sobie pożyczył 100 koła. Papieru. Jestem z chłopakami w kontakcie i w pewnym momencie ja ze Staśkiem rozmawiam, mówię: Stasiek, tu jest coś dziwnego, zobacz, mnie nie ma, a wy macie dalej wpadki, tak? To ja kapuję? No zastanów się teraz. On mówi: czekaj, sprawdzimy to. I wiecie, co robi? Jedzie do Pawła i mówi: tak, Paweł, jest piękny strzał, mam do przywiezienia szczek w pięknych pieniądzach, 2 kilo ch**ny. To nigdy narkotykami się nie zajmował. On, ja, tylko Chiński. Ale nie heroiną. I nagle zobacz, jaki temat. Przyjeżdża do niego, mówi: 2 kilo heroiny jest w dobrych pieniądzach, jest do zarobienia. Kusz hajcu. Daj hajc, bo jadę załatwię. Po ile zarobimy? Po tyle i po tyle. Paweł mu daje. Słuchaj, on bierze pieniądze, a był kolekcjonerem Mercedesów. Jedzie beczką Mercedesem. Piękny, wiesz. Jedzie do Czech, rozkłada się w hotelu, pije sobie wódeczkę, idzie na mać, rozumiesz? I 3 dni później wraca sobie spokojnie, trzywiutki. Wjeżdża tylko na granicę, do zjazdu, do boku. Dokumenciki, co wjeździemy, no nic nie wiem, a gdzie pan był? Byłem odpocząć chwilę. Aha, dobrze. I zaczyna się rozbieranie Mercedesa. Rozebrali Mercedesa do gołej blachy, rozumiesz? Do gołej blachy, włącznie z tym, że spuścili olej z niego. Przyszedł kierownik zmiany, mówi: panie, gdzie jest heroina? A Stasiek bierze dokumenty od niego ze stołu, mówi: u waszego konfidenta
Rydzkiego na Przestrzennej. A teraz odwieziecie auto do serwisu i je poskładacie w autoryzowanym serwisie Mercedesa. Taksóweczka do domu, adwokat od razu, wiesz, bo wiadomo było, że przecież samochód był olbrzymiej wartości już wtedy. Co z tego, że to było 20, prawie 30 lat temu? To była beczka tak zrobiona, stary, że to naprawdę, wiesz. No i się zaczęło. Już się sprawa wyjaśniła, to i co. Teraz jaki jest koniec Pawła? Jedzie do Świnoujścia, do mojego przyjaciela, który był bardzo ważnym człowiekiem. Chociażby dlatego, nie chcę się tu rozwijać, bo ja nie wiem, co w tej chwili dalej robi. Nie chcę go narażać na niepotrzebne opowieści. Był właścicielem wtedy dyskoteki Ewa. To była pierwsza dyskoteka w Polsce, jaka była w ogóle. To była dyskoteka Ewa w Świnoujściu. Tyle, że on ją wydzierżawił. O tych latach, co ja mówię, to on ją wydzierżawił już po prostu pierwszego właściciela. Możemy sprawdzić. Pierwsza dyskoteka w Polsce to była dyskoteka Ewa w Świnoujściu. Pierwsza prywatna dyskoteka. Sprawdź to. I on ma tą Ewę legendarną. I Pawełek przychodzi do niego. Podchmielony już, naścieżkowany. I mówi, może byśmy jakieś interesy zaczęli robić. A Darek mu lojalnie, bo to naprawdę myśmy się przyjaźni. Mówi, najpierw musisz sobie załatwić sprawy z Konradem w Warszawie. A dopiero będziemy o czymkolwiek rozmawiać. A on mi tak. I wyciągnął, miał Dillingera. Wiesz? Naciągnął tego Dillingera i strzelił. Tyle, że iglica nie trafiła w serce, tylko obok. A zaraz ci powiem, dlaczego tak się stało. To dosłownie w granicach cudu jest. Uderzyła z boku. Darek przeskoczył. A że kickbokser świetny, wiesz. Kopnął go, to go złożył. Dobrze, wszystko dobrze. Wyprowadzili go, no i Pawła znaleziono następnego dnia nieżywego. Oczywiście Darka zamknięto do tego za usiłowanie zabójstwa, zrójstwo i tak dalej. Nie była to prawda. Wcześniej ja miałem z Pawłem spotkanie właśnie u pancernego, bo myśmy na Witka B mówili pancerna świnia, dlatego że miał wielką japę. Wcale nie był świnią, normalny, porządny chłopak, wiesz. Tyle tylko, że miał takie przed naszym wewnętrznym gronie. I miałem spotkanie z Pawłem i po prostu myśmy się po raz następny pokłócili. I on wyciągnął pistolet, wiesz, ja mu otworzyłem ten pistolet, wywaliłem naboje i rzuciłem go na stół. Jak go otwartego rzuciłem, to wyjąłem iglicę. Rozumiesz? To Darkowi życie uratował, przypadek. Przystawiłem go jeszcze krzesłem. No i Darka jak aresztowano, to ja się oczywiście do adwokata zgłosiłem. Mówię, chwila, moment. No i proszę powołać mnie na świadka w tej sytuacji. Bo ja uciekłem ze Świnoujścia od razu. A jeszcze jak się dowiedziałem następnego dnia, że Sp***cki nie żyje, to już w ogóle kapota. No to wiesz, to miałem pewne rozwolnienie, no. Ale wiesz co, no słuchaj. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że bywam ciężkim może w obejściu. Różnie bywa ze mną. Ale nie jestem świnią. No słuchaj, no co? No mam chłopaka w więzieniu zostawić? No zgłosiłem się do adwokata. Pozostałem powołany jako świadek do sprawy. Wiesz, i tam po prostu przeważyło to, że prokurator już mnie przepytywał w każdą stronę. Sąd już powiedział, że proszę zostawić świadka w spokoju. Świadek odpowiadał na to pytanie. I wreszcie prokurator wpadł na pomysł i tak. Pan mówi, że Sprawiedliwy miał zawsze dwie sztuki broni ze sobą. Ja mówię, tak, oczywiście. Mówię, jeździłem z nim tyle lat, byłem z jego wspólnikiem. Doskonale wiem wszystko. Bo przecież nie zapominaj tam, że jeszcze był do mnie wjazd na tą, w Policach, jak mieszkałem właśnie o tych ruskich, o Ryciko. No przecież nie wspominałem. Zresztą tutaj przerwę na chwilę. Wiesz, kto mi wyjął stamtąd broń i amunicję na oczach psów wyniósł? Paćmok, prokwy syn, 15 lat miał. Takich zakręcił, że wziął sobie, wyszedł z amunicją i z bronią. Normalnie przez furtkę. Tak byli zajęci ukradzeniem mi tyra. Tak, bo miałem tyra ukradzionego z Niemiec, sam go ukradłem. I tak byli zafascynowani tym, że mają 300 tysięcy dolarów na wtedy, wiesz, w towarze, że nie zauważyli, że się jak wyniósł broń i amunicję. No i wiesz co, i teraz wracając tutaj, do tej sytuacji, ja mówię, na przestrzeni była broń taka. Przy sobie miał taką, u mnie w Policach była taka. Pan się przyznaje, że u pana była broń taka? Przyznaję się, była.
Ale nie ma. No i co w związku z tym, że była? No była. No dobrze, i pan rozpozna te dwie sztuki. No oczywiście, że rozpoznam. Dobrze. No i sąd mówi tam, zawiadomimy świadka o następnym terminie rozprawy. A dalej siedzi w areszcie. A w pierwszej instancji ma 15 lat. Wiesz. No kapota kompletna, no przecież. No, wysiedź 15 lat. No siedziałeś w siódemkę, wiesz co to jest. No i proszę ciebie, przychodzi wezwanie rzeczywiście do sądu. Jadę i sobie przypomniałem po drodze, mówię, k***wa. Przecież to będzie rozpoznanie broni. I myślałem w swojej głupocie, że prokurator ściągnie parę sztuk broni do sądu, wie. A więc co zrobił? Ustawili stół. Zdjęcia. Zdjęcia, tak, przykryli. To proszę, niech świadek podejdzie, wiesz. Trzy rzędy zdjęć. Która to była broń? Wiesz, tylko podsłonili, ja, wiesz, na sekundę bez zastanowienia, pyk, dwie sztuki wyłożyłem. Mówię, to jest to. A są mówi, dziękuję, nie mamy pytań, do widzenia. I Darek dostaje chyba półtora roku, czy tam dwa i pół. Jest po sprawie. Tak skończył s**ki. Prawidłak następny, wiesz. Ojciec chrzestny. Oczka. O. A to już było przecież za chwilę. To jest tuż przed aferą z Czarnym. Tuż. I z twojego materiału wynika dokładnie to, co powiedziałem. Tylko my we dwóch żeśmy nie kapowali. Uwierzysz w to? No i tak się kończy mój etap szczeciński. Tam jeszcze była historia przehumorystyczna, znaczy ona generalnie to była tragiczna, ale można ją humorystycznie traktować. Słuchaj, na urodziny dostałem od spółdzielni piękną Hollander Prelude z podnoszonymi światłami. Piękne auto, dostaję w prezencie na urodziny, wiesz, grubo zarabiam, dobrze się mamy, dodają mi chłopaki to. Ale jeszcze na berlińskich numerach, no bo mam kartę swoją pobytową przez niemiecką. I proszę ciebie, no taki samochód jest jeden tylko w Szczecinie. No i rozumiesz, jadę kiedyś, a mam telefon komórkowy, to byśmy mieli na firmę 3 sztuki. Wzięliśmy, bo to była taka zniżka, wiesz, 100 tysięcy chyba 3 kosztowały. Dobra, inaczej, odpowiedni dzisiejszy 10 tysięcy to było. Bo wychodził, telefon kosztował 5,5 tysiąca na dzisiejsze, ale jeżeli go kupiłeś w pakiecie, to po 3,300 wychodził. I myśmy mieli 0,90, 633, 614, 15 i 16 numery. Paweł miał 15 miałem ja, Paweł miał 14, a Słonina, czyli 17, chyba miał 16. Stasiek miał inny numer, a Waldek miał w ogóle już GSM-a z zagranicy, bo w Hiszpanii mieszka. I proszę ciebie, dzwoni telefon, no mnie numer w ogóle nieznany, ja odbieram, on mówi, słuchaj, czy ty jeździsz Hondą srebrną? Ja mówię, aha. My się zrobiłem elektrycznym, mówię, słucham, o co chodzi. Za tobą jeżdżą psy. Ja mówię, kto mówi? Nieważne, kto mówi, słuchaj, co mówię. Ja mówię, p***oli. Ja mówię, dobra, zadzwoń za chwilę. Dzwonię do Wartka, bo się zbliżam do jego bloku. Przypadek. Ja mówię, Wartek, natychmiast wyjść na ten, bo ktoś do mnie dzwonił, że psy za mną jeżdżą. Wartek wychodzi na balkon, dzwoni jeszcze raz. Ja mówię, czym jadą za mną? Polonezem z bagażnikiem na dachu pomarańczowym. Dobra, odłożyłem, dzwonię do Wartka. Mówię, Wartek, polonez pomarańczowy z dachem. Mówi, rzeczywiście jeździ za tobą. No kurczę, blade. Jeszcze chciałem, wiesz, przycwaniakować, bo się zatrzymałem. Zatrzymuję tego poloneza, ale nie minął, bo chciałem powiedzieć, panowie, przyślijcie mi wezwanie. Wiesz, nie wiem, o co chodzi kompletnie, mam prowadzę legalną działalność, stary, no nie mam nic na sumieniu. No, oprócz tego, że ukradłem tira, no, ale o tym nikt nie wie jeszcze. Mniej więcej, albo mam zamiar ukraść tira, bo ja go w ogóle ukradłem, wiesz, jak w rękawiczkach, na karnet. Wiesz, co to był karnet? Słuchaj, książeczka taka, gdzie się odrywało po kolei strony, na bazie, tu, sru, tu, numerowane, zaksięgowane. To było perfekcyjnie przygotowane. O, osobna historia, kiedyś to opowiem, to ciekawe jest. To
zwykły dzionek i wieczór jak co dzień. Za chwilę beztroska jej posmak w odwrocie. Mięśniak po zlocie, po całej ochocie. Trafia do alfy, a ty masz opowieść. Wyobraź sobie miejsce gdzieś wewnątrz pubu. Jesteś osobą nad głową bez fatum. Lecz swoje sakrum przy okazji zamachu. Na Grześka mięśniaka dostaje batu. Grzesiek zamyśle, w tym ścisłym umyśle. Rozmienia sprawy, obawy bez ciśnień. I nagle masz to jebnęło czar pryśnie. Slow motion tempo, ty sobie wyobraź. W ułamku sekundy życia kraj obraz. Twój kontakt ze śmiercią, z otchłani drogowskaz. Mięso jest w miejscu, rand billard stoł. Wybuch jest mocny, dnie z góry i z dołu. Automaty szło beton z ogromu. Uderza w Grześka siłą atomu. Nie szukaj schronu, bo tutaj go nie ma. Odłamki lecą, śmierci wyprzedasz. A z jednoręki chpionki łap pejzaż. Grześka uderza mnóstwo przedmiotów. Jak przed nokautem mięso jest gotów. Myśl ma nic tręczy, wołomin mokotów. Wejdą dobiją, wejdą zabiją. To taka chwila, żyje się chwilą. Wszyscy uciekli, ekipa siłą. Z ekipy Kasia została tą silną. Wyprowadziła mięsa na zewnątrz. Potem okular, Karasia, skalp, ciemność. Droga i szpital, psy tracą pewność. Dobra płyn w refren, w nim prawda i ciemność. To groza, nie poza, ta proza jest kozak. To towar jest prawny, co kopie jak prozak. To kruszków i mięśniak, zamachu masz kolaż. Dla mózgu jest szczęścia, rymowana historia. Żadna teoria, tak było jak mówię. Prawdziwa historia, w alfie, pad, klubie. Ja lecę azymut, nie gubię w tym dubie. Mam śrubę hip-hopu, ty słuchaj rap ciosu. Tym ciosem się chlubię. Na sposób mój standard, to prawda ją lubię. Ma Sparta, ryb, gadła, git, ludzie. Kasia jemi, mięśniaki dzika, Kasia jemi, mięśniaki dzika, Kasia jemi. Jedziemy. Dzień jak co dzień, na bazie chmura, dymu od fajek, na blacie smuga. Rozlane piwo, buda czy whisky, kto by spamiętał obraz ten glisty. Jak zawsze oczy mam dookoła, zgoła patrzę na pyski znane. Myślę kto dzisiaj, kto przejebane, będzie miał gdy alko zbyt duża ilość. Wleje się w gardło, zdala jest miłość, zdala jest miłość, zdala jest miłość, zdala jest miłość. Gość na maszyna, gości tną bilard. Wieczorny klimat, mięśniak gdzieś w tyłach. Mordy postępne, tak jak zawsze. Z nimi to lepiej, tak dobry zawrzeć. Nagle z nich myśli, wyrywa mnie wybuch. Świszczy mi w uszach, zrobił się zaduch. Wszystko to dzieje się w alfa klubie. Szkło szklanek, szkło maszyn, chwile te długie. Czas nagle w filmie, klatka po klatce. Leżę na ziemi, gardło w kolczatce. Jestem silna, mam tego świadomość. Otrząsam beton, monet znajomość. Wstaję i biegnę, lecz Grześka widzę. Wodzę więc wzrokiem, wszyscy uciekli. Pękli, ha, zapomnieli. Pod ramię go biorę, zostawić nie umiem. Razem do wyjścia żyjemy, nie w trumnie. Żyjemy, nie w trumnie. To moja opowieść, wiem co widziałam. Koszula we krwi, to był zamach. To był zamach. To był zamach. Dla ludzi z ochoty, co byli dziś w pubie. Posłuchaj tej nuty, myślisz, że kłamie. Z życia mięśniaka kolejny fakt. Do tego dnia ktoś chciał zrobić mat. Mimo obrażeń, blis, masa szok. Tłok wydarzeń, w myślach był mrok. Bał cię bezpiecznie, choć wiara tak krucha. My cali, to alfa w okrutach. Alfa w okrutach. Alfa w okrutach.